Siema, tutaj Łukasz Łuki Woźniak i... Polska, biało-czerwoni. I... Łukasz. Jesteśmy dzisiaj w trójkę. Łukasz, którego znacie już może, bo się w kilku filmikach pojawiał. Jak jego koszulka głosi, król internetu i okolic. Gramy dzisiaj w Gremliny. Jest to gra, w którą ciekawie się gra na pewno więcej niż dwóch graczy. Aczkolwiek w dwóch też fajnie, ale w dwóch będziemy grali przy okazji naszych pojedynków Zagram w to. Ponieważ ogłoszenia zanim zaczniemy grać w Gremliny są takie, że 21 czerwca, czyli już lada moment, ta gra będzie się fundowała na Zagram w to. Gra jest bardzo prosta. Przemek, jest propozycja, żebyś nie siedział opatulony flagą. A ja mam jedno pytanie tylko jeszcze, zanim przejdziemy. Jak obstawiasz z Senegalem? Ja obstawiam 2-1 dla Polski. No 2-1. Czyli tak jak Polski. Ja. No. To, ale, to, bo to jest... ale bo to jest najłatwiejszy wynik, w sensie to jest... Taki statystycznie bezpieczny? Ja też 2-1 dla Polski. Tak? Ja miałem 3-1. Dobra, 3-1, przepraszam, 3-1. Niektórzy u nas w filmie obstawiają remis. My mamy tablicę i tam już poobstawialiśmy mecze, więc... Zobaczmy. A więc przechodząc do meritum sprawy, czyli do Gremlinów. Gremliny jest to gra karciana. Mamy tutaj duże karty, takie 70 na 110 mm, tak zwane tarotowe. I żetony punktów. Mamy tych żetonów punktów sporo. Tak naprawdę jest na tyle prosta gra, że wyczujecie jej zasady w trakcie. Rozdaję każdemu po 6. Myślę, że warto dodać, że to jest wersja prototypowa. Jeszcze, tak, prawda? Tak. To znaczy, że wszystko, co tutaj widzicie, pomimo tego, że to wygląda wszystko bardzo ładnie, szczególnie jak obejrzycie karty, no może jeszcze ulec zmianie, ponieważ... Tak, karty są niezaokrąglone na przykład. A więc jest to wersja prototypowa, a więc no, karty są cięższe, niezaokrąglone rogi, nie takie żetony, coś tam się jeszcze będzie zmieniało, ale ogólnie mamy w podstawowej grze sporo żetonów punktów i dużą talię kart. Ja mogę rozpocząć i pójdziemy do przodu. Gramy w wariancie takim najkrótszym, czyli do 10 punktów. Dobra, no to ja zacznę w swoim ruchu robić dwie akcje, więc tak. Pierwszą zagrywam zakrytą kartę jako projekt. Może jest to projekt, może nie. I zagrywam drugą kartę jako zasób pod tym projektem, dobierając dwie karty, twój ruch przemo. To zagram. Tak. Ups, tak. Ja mam kilka dobrych kart. I dobierasz dwie. Łukasz, twój ruch. Zagrywam projekt. Mhm. Przydzielam do niego kilka zasób. Mhm. Dobra, i dobierasz, nie? No to jest sneaky. No mam takie karty sneaky. Mhm. Dobra, lekko zaryzykuję. Zagrywam szybki szmal. Czyli żeby to zagrać, płacę jedną kartę G ze złotem i odkrywam 6 kart. Jeśli są jakieś złote, to je zagrywam do moich projektów. Raz, 2, 3, 4, 5, no coś... 6, jestem do przodu. Bardzo fajnie. I drugą mogę zagrać jakąś kartę. Po prostu zagrywam tutaj jako zasób do tego projektu. Dobieram do 6 znów. Tak, za o! Okej, teraz dzięki tak temu widzimy zawsze. A ty trzyma karty tak odwrotnie? Tak. To wiecie, że to są gremliny, które mi psy, no. Muszę zagrać teraz. Tak, Przemek, od teraz do końca świata będziesz powoływał się na gremliny? Wszystko, co mi w życiu nie wyjdzie, to będą gremliny. I dotychczas nie wychodziło. Koniec, tak? Na maturze też mi gremliny. Na maturze ci przygotamy, tak? No. Okay. Ja dodaję do tego projektu ten zasób, ale go jakoś mocno nie wkładam i wykorzystuję go od razu do zagrania akcji. Spójrz na karty na ręce dowolnego przeciwnika. Przyciel dwie wybrane z ręki przeciwnika karty do dowolnych swoich projektów. Więc Przemek, jako że ciebie lubię najbardziej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, masz sześć, dobra. Najpierw sprawdził, czy masz właściwą liczbę kart w ręku. Tak. Czy nie kombinujesz. On wie, że on teraz przejrzy twoje karty i on nie dołoży surowców, których by chciał, tylko, ale akcji, których nie chciałby, żebyś ty miał. A tam nie ma żadnego dobrego. Tak? A to ja się bałem, że mi weźmie, bo mam z trzy dobre. No to Przemek, jednak miałeś jedną dobrą akcję tutaj do wykorzystania, więc się zabieram. Dwie, tak? Ty w ogóle przydzielasz tu. Tak, przydzielam dwie, ale jedna była dobra, a druga mi po prostu pasuje, więc oddaję tobie Przemek. A i to jest koniec ruchu, nie? Czyli i ty dobierasz do sześciu, i tak. Ty Przemo dobierasz do sześciu teraz też. Zagrywam kartę. Wzruszająca przemowa. Mam wzruszającą przemowę. Każdy przeciwnik przydziela po jednej karcie do tego projektu. A potem ja go odkrywam. A więc dajecie mi coś, ale ja będziecie widzieli, co tu się dzieje. Zapraszam. Teraz, czy on zbierał to, co chciał, czy on zbierał to, czego nie chciał? Udało się? Uzbierałeś? Nie wiem. Dobra, dostałem dokładnie nie to, co chciałem. To jest zielone. Haha! A to jest tam mały Miki, że chciałem zielone, bo jakbym dostał dwa czerwone, też byłoby spoko. No ale okej. Okay. No to teraz zagrywam drugą rzecz, czyli przydziel te karty do projektu dowolnego przeciwnika. Ja nie wiem, co ty rozbierasz, ale ja otrzymuję 1 złota.
czyli to w sensie jeden punkt. I dobieram do 6 kart, twoja tura przemo. Pomogłem ci czy nie? Tak samo. Tutaj jak kończę ten projekt, to ktoś z was dostanie jeden punkt. Więc możecie sobie teraz u mnie nagrabić, albo u mnie sobie zasłużyć. Także od teraz, aż do realizacji tego projektu, będę liczył punkty waszej przyjaźni. Tego nie zrealizujesz, tam jest 5 punktów po moim trupie. Okej, okay. Już wiem, komu raczej nie dam tego punktu. Ja w ogóle dobieram kartę, mi zabrałeś. Ja, Łukasz, ci będę pomagał. Wręcz ci będę dodawał do twojego projektu, żeby... W swoim ruchu, żeby nazwać ten jeden ja punkt. Zagrywam agitację. O. Przydzielam jedną kartę do każdego mojego projektu. Biegnie i goni hajs, którego nie złapie, nie? I jeszcze jest w kółku, które się... No, w sensie, no tak, że jest chomikiem, nie? I zagrywam drugą akcję. Przydziel jedną kartę do jednego twojego projektu. Przeciwnik, którego wybierzesz, musi dołożyć jedną kartę do tego samego projektu. Jak ty kombinujesz, no? No to Łukasz to musisz dołożyć. Coś. Łukasz Woźniak? Tak. Strzelaj. Łukasz, jak ty dołożysz, to ja przestanę się nad tobą gnębić. Dobierasz Przemek do 6 kart. Zachachmęciłeś, zagrałeś wszystko, jedzie Łukasz S. Dobra, to ja zagrywam tą kartę, płacę za nią jeden czerwony i wybrany przez ciebie przeciwnik odrzuca 3 karty ze swoich projektów. Możesz przydzielić jedną z tych kart do siebie. Więc no, Łukasz Woźniak. Ja, tak? Tak. Pomimo tego, że Przemek ma tutaj 7 kart, obiektywnie. Ale ty masz w jednym projekcie i wiemy, co zbierasz. Dobra, wyrzucę to, co i tak nie chciałem. Kto teraz dostanie punkcik? Jedną z nich przydzielasz Łukasz S. No trochę mi one były potrzebne, nie do projektu, tylko do akcji. Ja tak myślałem, no, że ty za czerwoną zapłacisz, ale ja sobie wezmę czerwoną chyba tutaj. Mam taką, ja potem ci pokażę. O, zabiorę cię zaraz. Masz kradzież czegoś z ręki? Teraz zagrywam. Teraz zagrywam drugą kartę. No. Właściciel projektu z największą liczbą kart tutaj, przemieszcza Kiko. Dwie. Na dowolny twój projekt. Czyli Przemek, dwie karty stąd płyną tutaj. Ale z tego największego, tak, czy z obojętnie tak, który? Tak, z tego, no. Czyli uderzą nas we dwóch. Pakt, no, robimy Przemek fakt, przeciwko, no, tak, niemu? Ale tą kartę ci jeszcze zabiorę. To na czym polega pakt? Że później już będę zabierał mniej. Teraz skąd Łukasz zrobiłeś ruch, nie? Dobra, ja w takim razie zagrywam te dwie karty tam. Po prostu. Nie, zagrywam tą jedną kartę i zagrywam ukryty skarb. Odkrywam 4 karty i za każdą zębatkę dostaję punkt i jedną z tych kart dobieram. Zębatka, poproszę. Ups. Aj, tylko jeden. Bardzo, bardzo dobra karta. Tak. Podsumujmy, ja mam 2 punkty, wy 0. Kończymy teraz po przyjacielsku, czy nie? Szczęśliwe spotkanie. Tak. Czyli wybieram przeciwnika, przemieszczam do 2 kart z dowolnych swoich projektów na dowolnego wybranego przeciwnika, otrzymuję punkt za każde przemieszczenie. Czyli 2 punkty dostaniesz z banku. Ale najpierw płacisz żółtym, żeby to odpalić, to jest po pierwsze. Tak. A po drugie wysyłasz komuś 2 karty. Komu? Tu wisi na włosku ten punkt. No, dziękuję. I coś jeszcze mi wysyłasz. Dziękuję. Naprawdę, Przemek? Dlaczego nie chciałeś mi dać? Bo my mamy pakt, też wiesz, od 10 sekund. Okay, no, mam nadzieję, że i będziemy się tak samo szybko, jak się pojawi. No i zagrywam tak, że ci coś zabieram, Łukasz. Skończył się pan. No, a ty odrzucasz, tak? Czyli ty po prostu odrzucasz. Nie kradniesz, tylko czysta, po prostu czystka. Możesz odrzucić, tak. Okej, okay, czyli to nie, ci nie pomaga, tylko tracisz jedno ze swoich... Dobra, dobra, zapisuję to w sercu. A muszę jakiś mieć konkretny bilans. Moim zdaniem idziecie łeb w łeb w tym, jak bardzo wam nie chce tego punktu. Masz bardzo takie negatywne karty, Łukasz. Proszę zostawić moje negatywne karty w spokoju. Weź wyrzuć jakąś neutralną, weź wyrzuć jakiś głupi projekt. No tylko jak mi wyrzuci, to wiesz, takie plany. Dobra, dobieramy do 6. To chciałem użyć kiedyś. Kiedy? Dobieram. Jeszcze jedno. I jest twój ruch, Łukasz. Dobra. Ja robię tak, dobierz 2 karty i przydziel je do dowolnego projektu, otrzymujesz dodatkową turę, tak? Czyli płacę 3, biorę 2 z góry. I przydzielam je do tego projektu. Ups. Nie pykło? Bardzo dobrze. Tak? Tak. Czyli masz jeszcze cały czas 2 tury. Tak. Teraz mam drugą kartę, za którą płacę tymi 2. Gracz z największą liczbą punktów traci 2.
Punkty? Tak. Każdy inny przeciwnik może przemieścić jeden z dowolnego swojego projektu na dowolny twój i otrzymać jeden. Czyli ty wybierasz... Ja wybieram, kto traci. Kto traci. Ja pikuję. No, Łukasz, jesteś najbliżej uzyskania punktu. Więc jak mnie strzelił. I możesz ten, dać mi jedną kartę i za to dostać jeden punkt. Albo mi nie dać karty. Tak? No. No to proszę bardzo. Ajajaj. No dobrze, zemsta nadchodzi, no. I teraz mam jedną rundę. Ale pamiętasz to, następny atak w Przemka, tak czy nie? Tak. No. On ma 3 punkty, no proszę pokazać wszystkim, gdzie masz. Teraz musimy walczyć z Przemkiem, bo ma najwięcej. No, w sensie ja... Ale ja tu nic nie zbieram sobie. Proszę pokazać. No, jeden punkt się z góry widać. Jakie ty masz negatywne karty, nie? Nie spróbuj, nie zmieniaj tematu, Przemek, że masz 3 punkty. A my z Łukaszem... No i tutaj przydzielam do tego projektu. I dobierasz, nie? I dobieram, tak. Bardzo dużo kart. Raz, dwa, trzy. Nie możemy tak pozwolić, żeby Łukasz Siemiński się panoszył, nie? Przemek, jak ty... Ty wygrywasz, Przemek. Szukam przyjaciela. Ty szukasz przyjaciela? Ja wiem o tym, że szukasz przyjaciela. Teraz my mamy pakt. To jest pakt Łukaszów. Ty wbiłeś mi nóż w plecy i teraz tak. Chcesz z nim pakt mieć? Tak, Łukasz, mam nadzieję, że ty się nie nabierasz na takie tanie gierki. Dokładnie dlatego... Łukasz nie jest głupi. Teraz mamy wspólnie zero. Ja równam w dół po prostu. Moim zdaniem to już jest chamskie, że atakujemy tak bardzo Łukasza Woźniaka. To jest prawda. Zagrywam jedną kartę tutaj i zagrywam po prostu zamówienie specjalne. Podglądam 4 wierzchnie karty i jedną z nich zachowuję, a pozostałe 3 odkładam jak chcę. Czyli de facto sobie będę mógł dobrać od razu 2. Ja przyjmę taką rolę chyba trola. Co, że nie będziesz nie zbierał i psuł? Tak mi się wydaje. Takie masz karty? Takie mam karty, że ja po prostu muszę wam psuć. Tak długo, jak to się czyli... I ten gameplay będzie trwał... Godzinę. Lekko. Ty jesteś taki trochę specjalista, tak? Rozumiem, że ty tak. Nie masz, ale inni też... Proszę, Przemek, twój ruch. Ja niestety po prostu sobie zagrywam 2 karty. Nie wiem, czy niestety, no, gra idzie do przodu. Nie mam żadnych akcji, no. I teraz Łukasz, 2 akcje ataku. To ja zagrywam to, ale od razu będę to wykorzystywał, więc... długo to nie poleży. I mam gracz z największą liczbą punktów, odrzuca 4 karty z dowolnych swoich projektów. Jeśli nie ma tylu, traci 2 punkty. Traci 2 punkty, Przemek. No i świetnie. Człowiek zbiera, całe życie haruje ciężko. Robimy pakt przeciwko Łukaszowi z powrotem? Teraz? No z powrotem oczywiście, że tak. No ja mam jeden punkcik tylko. Dobra, ja robię tak. Co za dużo... Albo nie, bo Łukasz... Dobra, atakuje cię Przemek, włamanie. Mnie? No bo ja wiem, że mieliśmy pakt sekundę temu, ale jakby, no nie oszukujmy się. Dobra, kradnę ci te 2 karty z tego projektu. Po prostu musiałem za to zapłacić 2 czerwone, więc dosyć drogo. I to jest koniec, myślę, że tej historii. I moją drugą akcją realizuję ten projekt. Uhu. A 5 punktów, nie? 5 punktów. O nie. No to nie jest aż tak dużo. Pakt no, przeciwko Łukaszowi? To nie jest aż tak dużo. Wybrany przeciwnik dostaje punkt. Przemek, patrz, ukradłem ci, oddaję ci. Ja wiem, że to jest nielogiczne, bo ty nie masz, ale... Bardzo to jest nielogiczne, ale gremliny. Ale gremliny. Twój ruch, Przemo. No, zagrywam tutaj tak. Ja trochę nie przemyślałem tego, bo zrobiłem projekt, a nie zachowałem żadnych projektów fajnych na przyszłość. I zagram se... Tak. Czyli podkładasz pod projekty. Ciułasz. Bo ja mam same projekty, no. A ja właśnie mi brakuje projektów. Jakieś wymianki, handel? Dobrze, no to ja zagrywam po prostu 2 karty. Ups. Czyli ja coś tam niby, że chcesz psuć, ale jednak coś budujesz. O, jednak coś buduję. 2 karty. Dobra, zagrywam tą kartę jako projekt. Zagrywam po prostu to. I dobieram 2 karty. Twój ruch przemy. Zagrywam tak. Zamień jeden ze swoich projektów na kartę ze swojej ręki. Ups. Pozostałe karty zostają tam. To jest spoko opcja. I robię ten projekt. Czyli to wyrzucasz i dostajesz 1 punkt. Kombinowania na 1 punkt, nie? Dobierasz no, niestety. Ile? Dobierasz jedną? Jedną. Kurczę, chyba fajną kartę wyrzuciłem. Tutaj też są projekty, które... no działają najlepiej wtedy, kiedy jest dłuższa rozgrywka, co? Nie? To... Zagrałeś, tak? Tak, tak. No to ja w takim razie zagrywam sobie projekt i też jeden zasób od razu do tego projektu. Czyli zaczął się wyścig o projekty. Poczekaj, Przemek, ukradnijmy Łukaszowi. Nie, po prostu nie mam, wiesz, tak. Nie masz chamskich kart. Okej, okay, jakbyś miał, to byś... Już dawno nie zagrał. Czyli mam teraz 2 ruchy, tak. Zagrywam... ten zasób i od razu robię to. A ja już chciałem tam atakować.
Masakra. A ja odrzuciłem przed chwilą kartę, którą mógłbym ukraść tobie tą stałą funkcję. I mam na końcu każdej tury, możesz odrzucić jedną kartę ze swojej ręki i dobrać jedną z wierzchu, tak. Okej, okay. Czyli teraz dobierasz, teraz możesz odrzucić, tak to rozumiem? Jedną i... Teraz możesz odrzucić i dobrać do 6 z powrotem. Tak, też sobie. A ja i tak już zacznę coś działać. Mm-hmm. To ja robię tak, dywidendę, przydzielam 3 karty do jednego mojego projektu, mm-hmm, i każdy z was może przydzielić sobie po jednej do dowolnego swojego projektu. I moją drugą akcją to też zagram kartę. Zagrywam w urszmalu, wpłacę jedną żółtą kartę. Zabieram tobie, Łukasz. Daję ci punkt po pierwsze. Mi? Zabieram ci 2 zielone i 1 żółtą. No ale brzydko, poproszę, nie. I co? I zrobisz mi jakieś projekt? No, no nie, no, no. 4 punkty. Dlaczego nie pozwolicie mi... pomijasz swoją następną turę. Tak? No, bo ten miecz jest przeklęty. A więc teraz dobierasz karty i potem nie masz ruchu. Mm-hmm. Łukasz, twój ruch. Ja najpierw zagrywam tą akcję. Wszyscy gracze z wyjątkiem ciebie tracą 1 punkt. No matka jedyna. I zagrywam tą kartę. Pod spód. Dobieram 3. Jedną mogę odrzucić. Dobra, ja po prostu zagrywam te 2 karty. Dobieram. Przemek po miniaturę. Łukasz S. Ja już w tej rundzie kończę. Tak? Nie, ja wiem, że ty ściemniesz. Zagrywam tą kartę. Mhm. Zagrywam spadek. Wybieram 3 karty i mogę je dołożyć do swojego jakiegoś projektu. Mhm. No dobra, to ja w takim razie robię inspekcję. Odkrywam projekt twój. Mój? I, tak, i zabieram 3 karty z tego projektu. Genialnie. Jest. Udało się popsuć coś. Dobieram 2 karty, twój ruch przemysł. Ja zagrywam sobie sponsora i sponsorem płacę za to. Tak. Odkrywam twój projekt. Który? Ten. Odrzucasz 2 karty, za każdą czerwoną dostaję punkt. Co za gość? Jaki projekt idealny leżał pod twoją kartę? 2 punkty dostajesz za... Jaki gość? Dobrze, jaki gość? No proszę. Jaki gość? Masz 8? Ach. Przydzielam. Zagrywam. Mhm. Otrzymujesz 1. Każdy gracz, liczając ciebie, musi przydzielić 1 kartę do każdego swojego projektu. Jest 5, 5, 8. Na razie łeb w łeb. Każdy jedną do każdego swojego projektu. Przemek, słyszysz? Mhm. Mamy. Tak, no bo ty już skończyłeś ruch, nie? Tak, ty tam chcesz przydzielić. Uwaga, moja tura. Pierwszym moim ruchem, dzięki Łukaszowi, który mi pomógł przygotować mój projekt, zagrywam kartę. Drugim realizuję mój projekt. Mam 5 punktów, czyli mam łącznie 10. Ajajajajaj. Projekt nie był odkryty, więc jest 5. Dziękuję bardzo za ten pojedynek. Szanuję, próbowaliście. Próbowaliście bardzo, zawsze jak najwięcej. W sensie od kilku tur czaiłem się, żeby wam coś, każdemu z was, tak, coś ukraść. Ja już też miałem takie karty. Zobacz, jak ja byłem przygotowany, miałem same czerwone i tutaj do czerwonych. W sensie miałeś kilka ataków. Po pierwsze wygrałem, dziękuję bardzo. Gratulujemy, no musimy się pogratulować. To jest moja pierwsza wygrana w tą grę chyba. Więc... Od razu na wizji? No taki jestem, nie? Ale wiesz, ostatnio... Łukasz, zagramy o punkty, to zobaczymy, co będzie. Nic mi nawet nie mów, jak ja się zrysuję z tą brodą. Co jeszcze może się zmieniać, gdy będziecie grali w tą grę wy? Po pierwsze, można grać dłużej, czyli nie do 10, tylko do 20, do 30 punktów i tak dalej. Są tutaj projekty, które są duże, a więc wtedy troszeczkę, wiecie, dłużej gramy i ten jeden projekt daje więcej punktów i się lekko rozciąga, ale też jakby inaczej wygląda troszeczkę. Można też grać do przetasowań, czyli na przykład gramy, aż talię przetasujemy, aż przejdziemy przez całą talię, albo 2 razy przejdziemy przez całą talię. Można grać też drużynowo, w 6 osób, w 4 osoby, tak? 2 na 2, 2 na 2 na 2. Zanim przejdziemy do podsumowania tej partii i ustalenia, kto i jak i dlaczego wygrał. Ciekawe. To dopowiem wam, że to, co tu widzicie, to jest, jak mówiliśmy, prototyp. To, co będziecie dostawali, to są lepsze żetony. Karty też będą oczywiście zrobione trochę inaczej. Oprócz tego, jako cele będą pojawiały się nowe karty. Jeszcze lepsza jakby jakość żetonów. Będzie plastikowa wypraska do pudełka i kilka innych rzeczy. A więc to, co tu widzicie, to jest podstawa i będzie tego klasycznie więcej. Klasycznie ulepszamy. Miejmy nadzieję, że tak będzie, bo jak gremliny cały czas będą nam... To jest prawda akurat. Stronę, to... Jeśli się uda projekt, to... Apelujemy do gremlinów, rozumiemy, że byliście zamknięci przez wieki w pudełku, wyszliście, tak, ale dajcie nam żyć. Dokładnie. Dlaczego nie wygraliście? Proszę się wytłumaczyć. Bo moim zdaniem jesteśmy po prostu obiektywnie słabsi.
O, i tym możemy skończyć ten odcinek. Mhm. Jesteśmy jakby gorszymi ludźmi. Nie, graczami, nie ludźmi. Graczami, nie, aż graczami. Tak sobie nie mów. Graczami. No, ludźmi. I gremliny po prostu popsuły moją taktykę. Zabrałeś mi 4 punkty prawie z przed nosa. Coś, wydaje mi się, że Łukasz, ty wygrałeś przez, nie przez to, że ci się udało, czy przez fuks, tylko przez twój kunszt grania w gry planszowe. Tyle zagrałeś w tych gier i moim zdaniem jesteś tak oczytany i dobry w te gry. Mm. I, no, że po prostu jakby no, nie mieliśmy szans i myślę, że w ogóle nie mamy szans z tobą w gry planszowe. Tak w ogóle. Bardzo, bardzo długi żart, ale ja zdecydowałem, że to nie jest żart. Dziękuję, Łukasz, że ja mogłem w ogóle pograć i popatrzeć trochę i czegoś się nauczyć. Dobrze, już nie chodzi o kunszt, ale chodzi o to, że moim zdaniem główny mój sukces z tego pojedynku jest taki, rozproszyłem was na tyle, że zapomnieliście, że trzeba mnie atakować. Nie, myślę, że to ja jest o tym wiedziałem przez cały czas, tylko nie miałem opcji. Ja rzadko Łukasza atakowałem. Chyba, że już był naprawdę blisko dużego projektu, ale tak to wszystkie moje siły i negatywne emocje były skierowane w ciebie. No ja trochę tak grałem, żeby po prostu dla siebie jak najlepiej grać, ale negatywnie, ale najlepiej dla siebie. Nie? Więc... Przemek miał negatywne emocje, ale nie miał takich kart, żeby bardzo, bardzo dowalić, a Łukasz... Ja miałem, ale już za późno. Ja miałem bardzo dobrą kartę. Zabrałem ci dwie karty i dostałem za to 2 punkty. To było, to wywaliłem ci kartę później. A, czyli inne podsumowanie, czyli ja próbowałem... Pomimo ogromnej liczby ataków... Tak, Łukasz jest tak olbrzymi. Po prostu nie byłem w stanie przebić cię przez swój pancerz. Tym sposobem przeszliśmy od kawału do prawdy. No. W sensie, ja do religii. Powoli do religii, od Łukasz kawału do prawdy do religii. Łukasz to uwierzył. Słuchajcie, no. Nie wytrzymamy z nim w biurze. Tak wyglądają gremliny, naprawdę bardzo fajna gra, bardzo szybka, emocjonująca. Ja mam tylko jedną obserwację z tej partii. Naprawdę miałem przez większość gry sytuację, w której chciałem kombinować, którą kartę teraz, którą kartę później, jakbym nie trzymał... Nie mogę, jak z obserwacji nawet. Dobrze, na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia, cześć. Cześć. A ty, nie wiem, czy on teraz zbiera.